Nazwa Wollay dla wielu zapewne brzmi tajemniczo. Nic z tym dziwnego. Jest to dwuosobowy zespół specjalizujący się w tworzeniu gier indie. Co by powstało z połączenia Minecrafta, Diablo i Legend of Zelda? Właśnie ta myśl przyświecała owemu duetowi i zaowocowała stworzeniem Cube Worlda. Twórcy nie ukrywają inspiracji tymi tytułami i nie można odmówić im racji. W końcu należy wzorować się na najlepszych. Ogólne założenie produkcji jest dość podobne do znanego już z gry Mojanga. Dostajemy do dyspozycji losowo generowany świat, złożony z tzw. voxeli, czyli jednokolorowych sześcianów. Nasz główny cel to przeżycie, rozwijanie postaci i zdobywanie coraz lepszego ekwipunku. Kiedy jednak przystąpimy do tworzenia bohatera, okaże się, że... na tym podobieństwa się kończą. Do wyboru oddano nam 8 ras, takich jak ork, człowiek, elf czy krasnolud, oraz 4 klasy, z których każda odznacza się szczególnymi umiejętnościami. Wojownik i złodziej wykazują się w walce na krótki dystans, podczas gdy mag i łucznik trzymają wrogów na bezpieczną odległość. Gra tymi ostatnimi okazuje się dużo łatwiejsza niż w przypadku dwóch pozostałych. Jest to niestety spowodowane brakiem odpowiedniego ich zbilansowania. Dodatkowy element pozwalający wyróżnić się z tłumu to możliwość posiadania własnego pupila. Wspomoże on nas w wędrówce i w walce. Świat, po którym dane nam będzie się poruszać, jest nieskończony. Generuje się on na bieżąco, w miarę odkrywania kolejnych zakątków mapy, a na swojej drodze natrafić możemy na wiele różnorodnych lokacji. Dungeony, ogromne góry, różnorakie biomy czy bezmiary oceanu. Wszystko tutaj znajdziemy. Na szczęście nie jesteśmy skazani na ciągłą pieszą wędrówkę. Z pomocą w poruszaniu się po otoczeniu przychodzi bowiem lotnia. Zapewnia ona większą prędkość i ciekawsze widoki. System rozwoju postaci jest standardowy do bólu. Za zabijanie przeciwników otrzymujemy doświadczenie i poziomy. Zawsze gdy na ekranie ujrzymy komunikat level up, do dyspozycji otrzymamy 2 punkty. Zainwestować je można w takie zdolności jak wspinaczka, tresura zwierząt lub pływanie. Każda z klas posiada ponadto unikalne drzewko umiejętności, które powstaje poprzez odblokowywanie kolejnych jego drabinek. Twórcy przewidzieli również ulepszanie i personalizację ekwipunku. Wygląd broni możemy zmodyfikować za pomocą maksymalnie 35 minibloczków. Niektóre z nich nadają dodatkowe statystyki, które wspomogą nas w walce. Podobieństwo do Minecrafta zobowiązuje, w związku z czym opcji kreacji będzie dużo więcej. Tworzenie postaci, seedy i budowa domów to jedynie niewielka część możliwości, jakimi dysponujemy. Elementem cieszącym oczy jest oprawa graficzna. Jej styl w oczywisty sposób przypomina tytuł Mojanga. Całość prezentuje się jednak naprawdę wyśmienicie i sympatycznie, za sprawą jaskrawej palety barw. Podczas gry nie sposób się nie uśmiechnąć. Strona audio stoi również na bardzo wysokim poziomie. Co prawda efekty dźwiękowe nie powalają, jednak melodie przywodzące na myśl stare, 8-bitowe produkcje budują wspaniały klimat. Cube World znajduje się aktualnie w fazie testów alfa. Oznacza to, że sporo należy jeszcze naprawić i dopracować. Mimo wszystko obecna wersja jest już grywalna i dostarcza nam wiele frajdy. Jeśli jesteście zainteresowani jej kupnem, lepiej zróbcie to teraz. Po oficjalnej premierze cena znacznie wzrośnie.